Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 58 odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon na moim kanale. W dzisiejszym odcinku szukamy dalej tego wampira, który to powinien gdzieś tu być. Szukajmy go. Tego nie widzę nigdzie. Chciałbym być. Nie lubię takich akcji właśnie, że... potwór siedzi gdzieś zabunkrowany. No tak, stąd wylazł. Tutaj potem szedł, no gdzieś tędy, tak? Dobra, sprawdźmy tam drugą stronę. Pozbierajmy trochę rzeczy. Skóra z białego wilka, ja to po prostu nie mogę. Hehe, bardzo śmieszne, nie? Czy tu go gdzieś nie ma? Nie, no nie, tu jest tylko ten młyn. No dobra, no tu mamy ślady, tak? Wytrop potwora za pomocą wiedźmińskich zmysłów. No ty... Kurde, ja już go... namierzyłem, no ja już wiem, że on tu jest. Tutaj kończy się trop. Poszukam śladów po drugiej stronie. O Boże, serio? Musiałem tyle się nabiegać, żeby się odpaliła kwestia dialogowa, really? I teraz pewnie te ślady się pojawią tutaj jakoś, kurde, magicznie, nie? Nie. A, tu coś jest. A, teraz się, kurde, magicznie pojawiły, nie? Truchła szczurów, bez jednej kropli krwi, a więc Ekima. Ekima. Ciekawe, czy mam coś w bestiariuszu na jego te... na jego... temat. Gdzie to w ogóle będzie? Upiory? Nie, wampiry. Ekima. Wow! Nie, nie ma się czego bać. Ekima to tylko taki przerośnięty nietoperz. Ostatnie słowa strażnika miejskiego. Imię nieznane. Ekima, podobnie jak inne wampiry, nie jest wcale nieumarłym człowiekiem, lecz potworem postkoniunkcyjnym, który nic sobie nie robi z czosnku, wody święconej czy religijnych symboli. W przeciwieństwie do powszechnej wśród gminu opinii, nie przypomina z wyglądu przystojnego, bladego arystokraty o uroczym wschodnim akcencie, lecz podobnie jak Katakan czy Nosferat, przerośniętego nietoperza. Co więcej, nie wysysa krwi z niewieścich szyi delikatnym ugryźnieniem przypominającym pocałunek, lecz rozszarpuje je na kawałki za pomocą długich, ostrych szponów, a następnie chłepcze krew z ziemi. No. Dobra, co na niego działa? Olej przeciw wampirom oraz igni. Dobrze, zobaczmy, czy ja mogę z alchemii sobie zrobić olej przeciwko wampirom. Kurde, chyba nie mogę. Co potrzebuję? Psie sadło i woda książęca. No dobra, chodźmy. Jesteś paskudny.
Witaj, Lambert. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem, oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. Ta twoja sprawa do załatwienia. To coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, jak stracę. Dołączę do ciebie później, zaczekasz? Niech będzie, byle niedługo. Wiesz, gdzie urzęduje nadzorca? Tak, uciąłem sobie tam pogawędkę z jednym strażnikiem. Do zobaczenia. Dobra, ja tylko potrzebuję chwilki, żeby wziąć sobie resztki z tego potwora. I trochę poeksplorować otoczenie. Oczywiście, kim jest Lambert? Lamberta poznaliśmy przy okazji pierwszego Wiedźmina. To jest jeden z Wiedźminów ze Szkoły Wilka, znajomy Geralta. Z Lambertem będziemy mieli jeszcze do czynienia w trójce, ponieważ część naszych przygód będzie się działa w Kermoren i tam też będzie z nami Lambert. Kermoren to będzie, że tak powiem, czwarty akt po Skellige, kiedy już będziemy się zbliżali powoli do zakończenia. Sprawdźmy jeszcze te worki. Może coś wartościowego w nich będzie. Na razie widzę mnóstwo tego krasnoludzkiego spirytusu. A to dobrze, bo z niego można zrobić naprawdę, naprawdę dużo różnych eliksirów. Nie licząc tego, że ja będę potrzebował tych wszystkich jak to się nazywa? Tych wszystkich składników, żeby porobić sobie ulepszone te miksturki. Podejrzewam, że ja sobie je po prostu wezmę w przerwie między nagrywaniami. Spauzuję sobie grę. Wypiszę sobie dokładnie, czego tam potrzebuję, ile, i wtedy ruszę tyłek już na którymś odcinku właśnie za miasto, żeby wyfarmić to, czego potrzebuję, a ja już mogę iść po hajs. Tak, lampy. A do niego mam iść? Chodźmy po nagrodę. No to chodźmy. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Co racja, to racja. Wchodźcie. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić z tonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuje. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni! Straże! Do ciemnicy z nimi! Naprawdę?
więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem pije w siedmiu kotach. No widzisz. To morderstwo było konieczne? Tak. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd, spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje Wien? Tak, do zobaczenia. Wiem, co możecie sobie teraz pomyśleć, że Lambert to jakiś skurwiel i tyle, ale zaufajcie mi, Lambert ma ciężki charakter, tak, to trzeba przyznać, jest dosyć taki, no potrafi być chujem, ale problem polega na tym, że on taki naprawdę nie jest. To jest naprawdę porządny gość, nie taki typowy kutas, który zabija z przyjemnością. On nie jest taki jak Leto, jest właśnie taki bardziej jak Geralt. Tu widzę, że tu mamy questa jakiegoś. Czego ode mnie chcesz? Jestem Rostan Muggs i potrzebuję pomocy w ważnej sprawie. Co to za ważna sprawa? Przybyłem tu w interesach. Niestety po drugiej stronie rzeki, na końcu mostu, zostałem napadnięty. Zdzieliłem rabusia w łeb butelką zacnego krasnoludzkiego trunku, ale napad częściowo się powiódł. Powiesz mi wreszcie, o co chodzi? Krótko i zwięźle. Złodziej uciekł z moimi dokumentami. Bardzo ważnymi dokumentami. Chciałbym, żebyś je odzyskał. Za darmo ci nie pomogę. To ja wiem. Jak świat światem, wiedźmin za darmo palcem nie kiwną. W podeszwach butów ukryłem garść koron. Dam ci je w zamian za dokumenty. Zobaczę, co da się zrobić. Okej. Okay. Może być moja ostatnia. Ile obcych? Kurczę, no naprawdę, no Wigrad jest nieźle duży. Ale jeszcze nawet nie poszliśmy tutaj, na tą północną część, bo ciągle mamy tylko ten kawałek zbadany. Porządek musi być. Od teraz każdy twój ruch jest obserwowany. Zaraz się zatrujesz. Trzema funtami stali. Zobaczmy coś, bo jeszcze... Aha, 15, a tutaj teraz 16 level, dobra. Jeszcze coś... Mamy nową tablicę ogłoszeń, którą znalazłem. Zaraz tam podejdziemy, albo zgarniemy już sobie z niej... O kurde. Kupię kołyskę mało przechodzoną. Wynajmę Amanta na ślub przyjaciółki. Wymienię dziurawy garnek na bryczkę. Kto pisze te ogłoszenia? Szukacie Wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj o Olgierda von Everetz. To on wystawił to ogłoszenie. Na dupie też masz siwę? Nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. A co to? Annabelle? Ja bym to musiał dokładnie poczytać w tych wszystkich postaciach.
poboczne. Tu jest. To mnie interesuje. Właśnie von Everest to jest postać, która nam odpala dodatek serca z kamienia. Więc fakt, że zobaczyliście to nagranie, to tę cutscenkę, to tylko fakt, że ja się zapomniałem. Kurde, co to za dzieciaki? Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda i o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? Prawdziwą. Chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszne. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelander. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły Kota. Z tego co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu do pieny. I co się z nim stało? Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. O. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły Kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnych. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójcami. I to on zadał śmiertelny cios. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. No to chodźmy. Wien? O, elfka. Cudownie. Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. Należałam do Hansa Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałeś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysiej dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Prócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund... Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hammondem lub Selize. Gdzie znajdziemy tę Selize? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze. Taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Lilia. Selize zawsze miała zły gust. Potrzebujemy informacji o Hammondzie. Kiedyś był prawą ręką Taulera. Gdy Hansa się rozpadła, wrócił na Faroe, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. A ty?
Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze 100 kroków trafiałam z łuku w wróble, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał te pizdy Selizę. Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina Aidena? Może nie pamiętam. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selizę. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Nie, Lambert. Rację. Lepiej ją tak zostawić. A moje pieniądze? Skurwysyny. Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Pójdź na Skellige i przyciśnij Hammonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Selizę. Pogadajmy o tym. Nie. To jedna z tych poważnych sytuacji, kiedy nie zadajesz zbędnych pytań, tylko pomagasz przyjacielowi. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia. No, zanim udamy się na Skellige, to minie jeszcze trochę czasu, ponieważ quest jest naprawdę mega, mega odległy, a Skellige to wymaga gdzieś około 22 levelu, więc sobie podarujemy. O, ale tu jest coś banalnego. Na drugi level. Trochę to jest żałosne, że te questy są tak dziwnie porozrzucane. Te śliwe pod okiem, to kto ci nabił? Redańscy żołnierze, pies ich jebał, złodziej jedny. Ostrzegam cię. Nic tak nie śmierdzi jak krasnoludzki samogon. O, jest też butelka. Mux został zaatakowany w tym miejscu. Oddaj dokumenty, złodzieju. Ja złodziejem? Przecież uczciwie wygrałem je w karty. Mux stwierdzi, że został napadnięty. Przegrał! Zażądał dokumentów z powrotem, a gdy odmówiłem, zdzielił mnie butelką w łeb. Ledwie tutaj uciekłem. Musisz mi oddać te dokumenty. Tak, bezwzględnie. No, to wracamy oddać questa. Jak widzimy, warto było maksować sobie tą umiejętność, którą tutaj zrobiłem. O, może jeszcze nie wymaksowana, ale już jest wystarczający poziom, żeby... żeby sobie poradzić w wielu takich przypadkach. Oczywiście zawsze mogłem wziąć miecz i mu natłuc, albo spróbować go przekupić, ale myślę, że taka metoda też jest jak najbardziej skuteczna. Jeśli jest efektowna... Nie kręcić się tu! Efektowna? Efektywna? Efektywna? To jak najbardziej powinna być używana. Oto i nasz zleceniodawca. No i? Znalazłem rabusia, który zabrał twoje dokumenty. Nie może być.
takim razie chodźmy do niego. Przyciśniesz go, a ja wezmę co moje. Spokojnie, ten człowiek twierdzi, że nie napadł na ciebie. Mówi, że przegrałeś dokumenty w karty. Bezczelny typ. Ale ciotka Rosalia zawsze powtarzała, że kłamstwo ma krótkie nogi. Dokumenty należą do mojego pryncypała. To akt własności kamienicy w Wengerbergu. Trochę mnie poniosło, napiłem się i faktycznie przegrałem je w karty. A potem rozbiłeś butelkę na głowie zwycięzcy. A co miałem robić, skoro nie chciał ich oddać po dobroci? Potem ta szuja wyciągnęła broń i uciekłem. Jakoboż bez tych papierów nie mam po co wracać do domu. To masz, no. Masz i płać. A pewnie, że zapłacę, nie inaczej. Dam ci wszystko, co mi zostało. No i spoko. I mamy jeden punkt doświadczenia. Dobra, teraz jeszcze dostaniemy się do alchemii, ponieważ w alchemii potrzebuję teraz tak. Trzy zielone mutageny muszę zrobić. Tak. Dobra. I teraz będzie tak. Tu wejdzie czerwony mutagen na 16 poziomie, a tu na poziomie 28 wprawdzie, no ale wsadzimy jeszcze jeden ten większy zielony, który da mi 150 żywotności dodatkowej i te 150 dodatkowej żywotności już nie będzie się boostować do tych 450, ponieważ to będzie połączone z rytmem dobowym, z instynktem przetrwania oraz z mocnymi plecami. Te trzy skille sobie tutaj wbijemy, dzięki temu będę miał łatwiej wszystko do ogarnięcia. Tutaj stąd weźmiemy sobie jeszcze... gdzie to było? Synergię. I to wbijemy ją na maksa, tą synergię. Tutaj rozwiniemy sobie sugestie, stopienie pancerza oraz daleki art, który już jest ulepszony na maksa. To jeszcze trochę zajmie. A tutaj mamy już to wbite na maksa, tą pracę mięśniową, pamięć mięśniową. Wbijemy jeszcze trening siłowy na maksa. I który jeszcze by skill tutaj dać? Myślę, że praca nóg będzie dobra. Jak to się wszystko połączy, to będzie naprawdę dobrze. Kurde, Geralt jest już strasznie bogaty. Ma prawie 10 tysięcy hajsu. A ja chciałbym się dostać do mapy. Bo widzę, że tu jest jakiś quest. Więc udajmy się dalej. I polewelujmy sobie trochę Geralta. Ale myślę, że tym zajmiemy się już w następnym odcinku, ponieważ... O! Znowu ty? Nie masz dość? Siniaki na życie już ci przekwitły? Nie gadaj tyle, tylko stawaj, mówię! Tym razem ja górą będę! Myślisz, że co? Ćwiczyłem starczą i kukłą z paku. Bacz na to i zważ, żem cię ostrzegał. No dobra, to walczmy, potykajmy. Patrzę się. Patrzę i zważam. Pokaż, co potrafisz.
starczy ci już? Tak. Ale następnym razem... Wracaj do panny Jagódki w kabanich podskokach. Zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No, jeszcze się spotkamy. Tak, tak. Dobra, gdzie jest kolejny quest? A tu coś jeszcze jest. Dobra. Chodźmy. Ja w tego typa po prostu nie wierzę. On chyba lubi dostawać łomot. Gdzieś powinno być przejście. Problem w tym, że jesteśmy w Nowigradzie. Tutaj też odpala się. Zdechniesz za to, coś uczynił. Ja nic nie zrobiłem, panie, błagam, pomóżcie mi! No, ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdę tutaj coś dla siebie, a ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z trzeciego Wiedźmina, gdzie zobaczymy, co też tutaj ta grupka robi, ale dopiero w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.